Suma czterech początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa 23,1. Suma wszystkich jego wyrazów wynosi 28,4. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu. Z treści zadania wiemy, że suma czterech początkowych wyrazów wynosi 23,1. Natomiast suma wszystkich wyrazów wynosi 28,4. Możemy z tego utworzyć układ. Wiemy też, że jest to ciąg geometryczny, czyli możemy wykorzystać wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli mamy a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q. Czyli mamy tutaj s4, czyli pod n wstawiamy czwórkę, czyli dostaniemy a1 razy 1 minus q do potęgi czwartej przez 1 minus q wynosi 23,1. Ponieważ istnieje suma wszystkich wyrazów tego ciągu geometrycznego, szereg utworzony z wyrazów tego ciągu jest zbieżny. W takim wypadku sumę wszystkich wyrazów ciągu możemy obliczyć ze wzoru s to jest a1 przez 1 minus q. Podstawmy więc do naszego układu pod s to wyrażenie, czyli mamy a1 przez 1 minus q, to jest 28,4. Proponuję, aby z drugiego równania wyznaczyć wzór na a1, czyli musimy obustronnie pomnożyć przez mianownik, czyli przez wyrażenie 1 minus q. Stąd dostaniemy a1 to będzie 28,4 razy 1 minus q. Teraz otrzymane wyrażenie możemy podstawić do pierwszego równania pod a1. I dostaniemy pod a1 wstawiamy 28,4 razy 1 minus q. Mamy wpisane pod a1. Teraz ten ułamek przepiszemy, czyli mamy 1 minus q do potęgi czwartej, a w mianowniku mamy 1 minus q. To jest równe 23,1. Widzimy, że po lewej stronie wyrażenia 1 minus q mogą nam się skrócić. Mamy je w liczniku i w mianowniku, czyli całe te wyrażenia skracamy. Proponuję teraz zamienić ułamki na ułamki niewłaściwe. Czyli z pierwszego ułamka dostaniemy 144,5. Pomnożymy mianownik raz tą liczbę i dodajemy do licznika. Tu zostanie nam 1 minus q do potęgi czwartej, a po prawej stronie dostaniemy 208,9. Pozbądźmy się tej liczby 144,5, czyli obustronnie pomnożymy to równanie przez 5,144. Czyli po lewej stronie zostanie nam 1 minus q do potęgi czwartej, a po prawej stronie dostaniemy 208,9 razy 5,144. Możemy teraz licznik z mianownikiem skrócić przez 16, czyli tu dostaniemy 13, a w mianowniku dostaniemy 9. Czyli 1 minus q do potęgi czwartej, to jest mnożymy liczniki przez siebie i mianowniki, czyli w mianowniku dostaniemy 81, a w liczniku dostaniemy 65. Proponuję, aby q do potęgi czwartej przenieść na prawą stronę, a tą liczbę przenieść na lewą stronę równania, czyli mamy 1 minus 65,81, to jest q do potęgi czwartej. Zapiszmy jedynkę jako 81,81 minus 65,81, to jest q do potęgi czwartej, czyli q do potęgi czwartej to jest 16,81. Aby obliczyć q, musimy obustronnie spierwiastkować równanie pierwiastkiem czwartego stopnia. Czyli mamy albo q wynosi pierwiastek z 16, to jest 2,
Pierwiastek z 81 to jest 3, oczywiście pierwiastek czwartego stopnia, ale nie tylko 2 trzecie podniesione do kwadratu dadzą nam 16 osiemdziesiątych pierwszych, ale również minus 2 trzecie podniesione do potęgi czwartej również dadzą nam 16 osiemdziesiątych pierwszych, czyli mamy dwa wyniki. Musimy jeszcze policzyć wyrazy pierwsze, czyli tu A1 to będzie 28,4. Po zamianie na ułamek niewłaściwy to było 144/5. I mnożymy to przez 1 minus Q, czyli 1 minus 2 trzecie. W drugim wypadku będzie A1 to będzie 144/5 razy 1 minus Q, czyli plus 2 trzecie. Stąd mamy A1 to będzie 144/5 razy 1 trzecia, co nam da 144/15, a w drugim wypadku to będzie 144/5 razy 1 i 2 trzecie, czyli możemy zapisać to jako 5 trzecich, czyli A1, skracają nam się piątki, i 144 dzielone na 3 daje 48. W zadaniu mieliśmy policzyć pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu, czyli z pierwszego przypadku mamy iloraz równy 2 trzecie, a pierwszy wyraz to jeszcze możemy skrócić przez 3, czyli w liczniku zostanie 48, w mianowniku 5. Albo drugie rozwiązanie to jest iloraz równy minus 2 trzecie, a pierwszy wyraz wtedy wynosi 48.